Marcin Hucwagi, startuje Robert, życzymy powodzenia. Piąteczka, piąteczka, trzymajcie się, do zobaczenia na trasie. Rusza, kierowca Kamil, MZK TSK, 250, 78 rok produkcji, wspaniale. Jestem z Armii Niemieckiej. Do zobaczenia dla młodego. Zapraszamy. Do zobaczenia na trasie. Mamy tutaj teraz dwa motocykle Zindab produkcji niemieckiej. Pierwszy jest z 1943 roku. Drugi jest 1942. Kolega z numerem startowym 17, Robert Kopytaniec z Jeżycka. Te dwa motocykle Zindapy tylko do tej pory podjeżdżały pod garaż. Dzisiaj możecie Państwo zobaczyć w pełnej okazałości, rzadko widziane u nas w Kiszu, a w końcu są. Dziękuję, że przyjechaliście. Robert, gotowy? Zapraszam, startu. Do zobaczenia na trasie. Tak samo tutaj widzicie Państwo motocykl Zindab Sahara, tak jak Marcin przedstawił, kierowca Andrzej z synem, wspaniała, wspaniała rzecz, wyrasta na tym motocyklu, wielki przyjaciel Wader i tutaj również pisze, dziękujemy, że przyjechałeś Andrzejku, miło mi nas Ciebie gościć, tak jest, cieszymy się razem, do zobaczenia, bardzo proszę, startu. Kolejny motocykl M72, 1954 rok produkcji, motocykl radziecki, prawda? Rzadko spotykany w tak pięknym stanie emeczki, kierowca Grzesiu z pasem, z żoną, pięknie. Słuchajcie, startujemy. Do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Powodzenia. Następny motocykl WSK, nasz polski mieszkańcy Cyjna, 74 roku. Poczekamy jeszcze chwilę, żeby się chłopaki tam nie pozjeżdżali wszyscy. Obok siebie Państwo widzą, tak jak Marcin powiedział, polska myśl produkcyjna, prawda, wiejski sprzęt kaskaderski, obok myśl niemiecka, też dwusów, zupełnie różne konstrukcje, ta inna jakość wykonania tego motocykla. Nie chcę porównywać, żeby nie było, zapraszam, pierwszy kierowca ruszył, ale możecie Państwo porównać myśl polską, gdzie w latach 50. ciężko nam było wyjść z tego całego naszego założenia. Jak nas blokowano, jak nas
jak nas męczono, a teraz mimo wszystko tyle lat, wiele pośród tych błysek, nazwałem sami Państwo wiecie, bo jedni się wykrycie, nie do zawznięcia. A teraz trzymamy. Gotowy? Dobra, proszę bardzo, zapraszam. I ona na sercu, rosyjska myszka stycyjna. Następna, sięgając wzrokiem, aż trzy motocykle radzieckie. Tutaj MK 72 rok, kierowca nam przedstawia 51, niech będzie, wierzymy na słowo, cieszymy się, Robcio, bardzo proszę, do zobaczenia na trasie, trzymaj się. Widzą również Państwo kamizelki na plecach, można powiedzieć, prawda? Każdy klub motocyklowy, tutaj widzimy Rotor, Olsztyn, prawda? 120 km przejechał, cieszy się, wróci na koła, prawda? I będzie żył dalej. Emeczka 72 rok, M72, 55 rok produkcji, kierowca Andrzej z żoną. Tak? Piąteczki. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I też tutaj kolega Carlos. Klub motocyklowy, Rotor, MK72, M, jak mi podpowiedział, a który rok produkcji? 56, więc wszystko zbliżone, zobaczcie Państwo, piękny stan, jak to wszystko trzeba utrzymać, ile zremontować, żeby dzisiaj przyjechać i jeszcze zrobić kasę. To co, gotowy? Bardzo proszę. Dużo pieniążków i kasy, żeby być taki motocykl, żeby on był sprawny, wyglądał tak, jak wygląda ciszy oko i dawał tyle satysfakcji z jazdy, ile daje. Następny motocykl mamy MZ. Kropka. 69 rok, to jest to motocykl produkcji niemieckiej, często używany przez polską policję ze czasów PRL-u. Tak, to się tu kolega poprawia, więc to jest NRD. Prawie nie ma motocykl jest. Tak, to są trabili. Życzymy powodzenia, trzymaj się, koledzy mi doczekają na ciebie. Do zobaczenia na trasie. Powodzenia. I tutaj widzimy kolegę Bartka, krok rangowo, tak? Chciałbym jeszcze Państwu przybliżyć taką krótką historię, dlaczego my się znajdujemy i co my tutaj robimy. Dosłownie rok temu. 5 klubów motocyklowych, tam mamy plakat na Dole Kultury zawieszony, Roto Wolski, Kamera Pisz, Klub Krągowo, Perkut Giżycko, Osa Olecko. Dogadali się, żeby stworzyć jeden duży klub motocyklowy w naszym województwie. Każdy z klubów będzie organizował nasz jeden odcinek rajdu. Już odbył się 1 maja rajd Giżycko, dzisiaj jest Pisz. A w sierpniu jedziemy do Mrągowa. Także tutaj będziemy bardzo wesoło. Stasiu, MZ, który rok? To jest 70 rok. A Stasiu mi tutaj tak podpowiedział historię. Mają opłodności w rodzinie. Także duży szacun, że nie sprzedał ją, to utrzymała się dla niego. Pięknie, brawa. Przed, Stasiu. Stasiu.
Wchodzi tutaj przed wyjazdem, stoi nasz kolega z kamizelcą z Defesa, żeby tu Michał taki przejechać z Łodzi. Przed chwilą parę motocykli wcześniej mieliśmy WS-kę, prawda? Teraz mamy WFM-kę, również bieg, również motocykl usuwowy, co prawda, ale powojenny. WFM-ka 63 rok produkcji, oryginalne jeszcze malowanie, takie było, proszę zobaczyć. Polakierowana bezbarwnym lakierem, odnowiona, barwa konserwowana i jak pięknie to wszystko wygląda. Proszę zobaczyć. Stary numer rejestracyjny AP5274. Naprawdę wszystko to pięknie wygląda. To co, gotowy? Życzymy powodzenia. Teraz, gdybyście Państwo mieli jeszcze chwilkę czasu, pierwsza konkurencja znajduje się na parkingu tuż za cmentarzem. Konkurencja sprawnościowa, tak jak powiedział nasz prezes Janusz. Także jeżeli macie ochotę jeszcze chwilkę czasu zobaczyć, jak sobie radzą kierowcy i motocykle w próbie zręcznościowej, to zapraszam. My oczywiście spotykamy się tutaj o 14:00, będą zjeżdżać motocykle. O 16:00 będzie podsumowanie, tak? Kto wygrał i dlaczego? Współczesny motocykl Honda Shadow, Adam kierowca, 86 rok produkcji, więc według regulaminu 25 lat już jest motocyklem zabytkowym, dopuszczonym do rajdu, współczesny, jak to się mówi, zabytek. Życzymy Adaś powodzenia, trzymaj się, piąteczko, pokle, do zobaczenia. Włoski policjant, tak, bardzo lubiany przez motocyklistów, nie psuje się, przyjemny w prowadzeniu. Ale to jeszcze w latach tych 90. i do tej pory. Tak jest, dziękujemy za miłe powitanie. Kierowca Cezary, Moto Guzzi, 82 rok, Kruk Grągowy, prawda? Kiedy jest u was lat, przypomnij? W sierpniu. No dobra, dobra, niech tak będzie. Andrzej, gotowy? Dobra, to trzymaj się. Do zobaczenia. Następny motocykl japoński. Kolejny junaczek. Motocykl, drogi były zupełnie inne, szybko się psuł. Czy coś pominąłem, Waldeczku? Pal i ruszamy. Życzymy powodzenia. I na trasie. I zapraszamy później na plac Zaszyńskiego. Świeci. Tak jest. Nie słyszy, trzyma się trasy, pojechać 1200. Jest to motocykl, który słyszy mniejsza rzecz. Kolejna Japonia, jedna, druga. Jedziecie razem? Były radzieckie, były polskie. Sam dzwonił do Darka, tak, jak wygląda rumak, właściciel Maka.